Zanim zaczniemy, chciałbym, żeby wszyscy teraz napisali poniżej komentarz: Patryk z Gulden Copper, bo mi się nie chce godzić i potrzebuję jakiejś zachęty. Dzięki. A więc siemaneczko moi drodzy, z tej strony Patryk Szczepanik, Szczepaników, tak jak zawsze. Witam wszystkich serdecznie i witam was kochani bardzo serdecznie w kontynuacji serii Przypałowe Historie Morda, gdzie to wy moi drodzy jesteście głównymi gwiazdami tego właśnie odcinka. O co w tym chodzi? Wy wysyłacie mi swoje historie z dzieciństwa, które według was były troszeczkę wow, na krawędzi, przypałowe, niecodzienne, nietuzinkowe może? A ja w tym odcinku je czytam i... Jaka jest moja rola? Ach, i na nie reaguję. To jest moja rola, zapomniałem. I to tyle ze wstępu. Przechodzimy do pierwszej historii, a zanim ją zacznę, chcę tylko powiedzieć, że na pewno będzie kolejny odcinek z tej serii, ponieważ uwielbiacie tę serię, więc jeżeli macie jakąś przypałową historię, piszcie już teraz poniżej ją w komentarzu, a my zaczynamy. Zapraszam do pierwszej historii. Pstryk. Miłej zabawy. Oho! Mamy coś, co nigdy się nie wydarzyło. Chcecie zobaczyć? Dawaj. Konrad Galiński jest kłamcą, już wam to mówię. Niedawno mój kolega używał telefonu na lekcji. Pani od muzyki się wkurzyła bardzo i rozczaskała mu telefon na głowie. Miał nowego Samsunga z szklanymi plecami i mu się całe rozczaskały. XD. To się stało. Nie wierzycie mi? Jasne, że ci nie wierzymy, Konrad, co ty, masz nas za debili? To jest szanująca się grupa tutaj ludzi, my lubimy prawdziwe historie, które tryskają realizmem, a nie, że babka od muzyki rzuca ucznia telefonem w głowę. No chyba, że to się stało, to trochę hamowa. Nie mogło się to stać, come on, Konrad, nie pociskaj nam takich, nie pociskaj. Następna. Wczoraj wykręciłam sobie włosy w mikser XDDD, ale na szczęście nie zrobiłam sobie krzywdy, luzik. Julsona. Nie do końca to tak brzmi, jakbyś nie zrobiła sobie krzywdy, wiesz? Na pewno nic... Nie masz mniej włosów? Przykład? No to dobrze się skończyło, to dobrze się skończyło. Moja przypałowa historia, a raczej traumatyczna historia. Pewne letnie popołudnie spędzałem na balkonie moich dziadków. Tu należy zaznaczyć, że owy balkon jest całkiem duży, więc było tam miejsce na stolik, fotele oraz istotną dla fabuły starą wersalkę. W pewnym momencie kot moich dziadków złapał gołębia, który zasiadł na barierce. W chaosie walki ptak umknął kocurowi i w ucieczce wleciał za wersalkę. Odsunąłem mebel, chcąc wyciągnąć małego gościa, lecz jak się okazało, ten przez szparę w materiale wszedł do środka kanapy. Ptak mocno się szamotał wewnątrz, nie mogąc wyjść z pułapki. Bez dłuższego zastanowienia uznałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie otwarcie wersalki. Jednak gdy to zrobiłem, usłyszałem cichy trzask. Peace. Nie. Te wichajstry wewnątrz kanapy, nie znam się na nazewnictwie elementów budowy mebli, stręciły gołębiowi kark. A to niedobrze. Lekko spanikowany chwyciłem jakąś szmatę z pobliża i przez nią wyciągnąłem trupa z wersalki, po czym niewiele myśląc wyrzuciłem ciało razem z materiałem przez balkon. Z dołu dobiegł do mnie huk uderzenia ptaka o maskę za... Co? Z dołu dobiegł do mnie huk uderzenia ptaka o maskę zaparkowanego samochodu. Na szczęście nie włączył się alarm. To było moje pierwsze nieumyślne spowodowanie śmierci, a potem do końca dnia czułem się jak potwór, że przyczyniłem się do śmierci bezbronnego ptaszka. Bo jest taki problem, że my tutaj bardzo bronimy ogółem ptaków, takich pierzastych, generalnie kury, ale tutaj też jest gołąb, też podobne, to też ma dzioby, też ma łapki. Więc ta historia może spotkać się z lekką dezaprobatą, jeśli chodzi o moich widzów, więc bardzo ciężko mi się jest z niej śmiać, chociaż były momenty, w których się zaśmiałem. Nie wiem, co mam powiedzieć, kochani. No troszkę mnie rozbawiło, troszkę mi szkoda gołąbka, troszkę mnie bawi twoje zachowanie z tej trzeciej strony już patrząc, no nie wiem, no. Podsumujmy to takim wspólnym, śmiesznym haha i załatwione. Następna historia. Kiedyś w przedszkolu siedziałem sobie z dwoma koleżankami, które razem rozmawiały. Chciałam się przyłączyć, ale nie wiedziałam jak. Pomyślałam, że zwrócę na siebie jakoś uwagę, więc wzięłam nożyczki i pod stołem naciąłam sobie trochę palca. Okej. Zaczęła mi lecieć krew. No i zaraz przyszła pani, by mi go zakleić. Ale średnio to pomogło, więc nadciąłam sobie drugi palec. No i tym razem się udało i koleżanki zaczęły ze mną rozmawiać. To jest jakaś ściema. Jak przeczytałem pierwsze nacięcie, byłem w stanie sobie uwierzyć, że aha, jaki głupek, co zrobiła, żeby być atencjuszką, ale drugie nacięcie troszeczkę mi śmierdzi ściemą, więc ja uznaję, że to była ściema ta historia. Nie było czegoś takiego, że ktoś dwa razy się naciął. Come on, ja taki głupi nie jestem. Peter Peterson. Mi kiedyś brat podpalił spodnie.
w których akurat chodziłem. Ale nic się nie stało. No Peter, no zdarza się. Każdego z nas w życiu to czeka. Tak? Chociaż raz. Nie, Peter, tak się nie dzieje. To masz dziwne, ciekawe życie. Wiele rzeczy się u ciebie dzieje. Moja przypałowa historioria. Miałam z jakieś 5 lat, a moja siostra z jakieś 6. Dostała wtedy swój pierwszy telefon, Prestige XD. Więc pomyśleliśmy, że nagramy horror, więc polałam siostrę i nóżkę czupem, aż tu nagle mama weszła, jej mina bezsenna, XDD. D. Od tej pory nie nagrywamy już horrorów. XDDDDDDDDDDDDDDDD. Okej, tutaj reakcję mamy. Natalia zostawiła nam pod znakiem zapytania. Nie wiemy, co się tam stało, ale wiemy, że już nigdy nie nagrały horroru, więc nie wiem, co ta mama tam zrobiła, ale metoda była skuteczna. Dziękujemy za opowieść, idziemy dalej. Podoba ci się ten kanał? A może chciałbyś być jego częścią? Dołącz do Mordek Szczepana na Discordzie, gdzie razem możemy uczestniczyć w niesamowitych zabawach na live'ach. Siema, reszko moi drodzy! Czatować do woli o wszystkim, ze wszystkimi członkami grupy i zdobywać unikalne, wielokolorowe rangi, po prostu dobrze się bawiąc. Daj się lepiej poznać. Link jest również w opisie. O nie! Kuro Marysiu! Chodź tu! Patrzaj, wybaczcie mi za to. Kiedyś miałam chyba 10, teraz mam 15 lat. Byłam sobie u wujka gdzieś na wsi i on tam miał konie, staw i kurnik i tam milion innych rzeczy. I on pewnego dnia zostawił mnie samą za stodołą. Dodam, że była ona przy kurniku. Ja tak patrzę. O, ten, wiatrówka. Dodam, że wiedziałam jak to działa, bo uczyłam się z niej strzelać i z łuku. Patola. Jednak słuchaj, bo to w tym momencie włączył mi się umysł jakiegoś dziecka zabójcy. Oj, Marysia jednak... Wzięłam tę wiatrówkę i zastrzeliłam dwie kury. Co za gnoja, który to zrobił? Nie, Marysiu, Jezus Maria, to nieprawdziwe kury przecież! Poszła. Mam 3 papugi. O jednej z nich jest ta historia. I pewnego dnia, chyba w piątek, przyszła do mnie kuzynka. Zaczęliśmy się bawić w salonie, a mój tata poszedł do mojego pokoju i uchylił okno w mojej sypialni, bo uważał, że było tam duszno. A moja papuga wleciała do sypialni i wyfrunęła przez to okno. Zauważyłam to i pobiegłam przed dom i zaczęłam ją wołać. I w końcu dzwoni do mnie koleżanka, która mieszka niedaleko mnie, że moja papuga jest u niej na balkonie. No to biegnę do niej, widzę papugę w sypialni jej rodziców, bo koleżanka już ją wpuściła do domu. Dzwonię po mamę, bo mój tata by nie przyszedł, bo zbytnio nie lubi papug. Mama przyjeżdża z Krakowa, łapie papugę i śru jedziemy do domu. Już nigdy więcej tata nie otworzył u mnie okna. XD, pozdro. To była historia od Patrycji i wszystko fajnie się skończyło, ale martwi mnie jeden fragment tej historii. Bo tata by nie przyszedł, bo zbytnio nie lubi papug. Ale też jesteś jego córką na przykład. Nie możecie zrobić takiej przysługi, że złapie ucieknięte zwierzę? To się raczej nie zdarza tak raz na tydzień, tylko raz w życiu na przykład, nie? Lekkie poświęcenie, tata, no. No, a ja kiedyś miałem papugę i wystawiałem ją w lato na balkon i raz zapomniałem zamknąć kratki. I była przez 2 godziny z otwartą kratką na balkonie, no. No, ale tu jest taka różnica, że moja była głupia i po prostu nie wiedziała, że może wyjść. Być wolno. Nie wiedziała. Dalej. Czy to jest jakaś magia, że jak zaczęłam cię subskrybować, to mój tata zaczął hodować kury? Kur... Nie ma Marysi. A, chciałem Marysię wziąć, ona poszła naklepać temu tam. Jezus Maria. Czy to jest magia? Tak. To jest magia naszego kanału. Magia Mordek, obrońców kur. Pozdrawiam wszystkich obrońców kur. I ciebie też. To było wczoraj. Oto lubię takie świeże, cringe historie, dawaj. Poszłam na sanki z koleżankami, a było ich 6. Sanek? Czy koleżanek? Bo to chyba... Nie no, chyba 6 koleżanek nikt nie ma, nie? To za dużo. Mają tyle. Koło mojego bloku jest taka duża górka, na której da się zjeżdżać, bo jest oblodzona. Gorzej z wchodzeniem na nią, ale o tym za chwilkę. Podoba mi się, że... Gorzej z chodzeniem na nią, ale o tym za chwilkę. Tutaj podoba mi się napięcie już robi, okej. Okay. Poszedł z nami mój tata, który... No, nie ukrywajmy, jest gruby. Zjechałyśmy wszystkie razem i zaczęłyśmy włazić z powrotem. Ale oczywiście mądra ja. Chciałam się popisać, że umiem wchodzić na górę po lodzie. Byłam blisko szczytu i tata wyciągnął rękę, by mi pomóc. Ja go chwyciłam i wywaliłam się tak, że oboje zjechaliśmy na moje przyjaciółki.
a potem wszyscy razem na ziemię. Problem w tym, że nie zatrzymaliśmy się, a sunęliśmy po lodzie dalej. W ten sposób powaliliśmy ludzi, którzy wracali z kościoła, a także księdza z ministrantami, którzy chodzili wtedy z kolędą. Nigdy nie zapomnę jego miny. Proszę was, drugie, jeśli to czytasz, dodaj to na odcinek, proszę. Co mi się przypomniało w związku z tą historią? Nie wiem, czy powinienem to mówić, bo będę jeszcze głupszy, się wydawał wam. Powiem. Bo ja często w zimę jeździłem z moim bratem do dziadka. Bo u mojego dziadka była taka fajna, długa góra do zjeżdżania, która kończyła się ulicą dwupasmową. To mówić dalej? No i jakby zjazd był fajny, tylko na końcu taka troszkę ryzykowna gra była zawsze. Czy coś będzie jechało, czy nie, nie wiem czemu to mówię. Tak, no byliśmy bardzo durni i zjeżdżaliśmy z górki, gdzie na końcu była jezdnia i w zależności od tego, czy coś jechało, czy nie, to od tego zależało, czy jeszcze kiedyś zjedziesz z tej górki, czy już nie. No i ja jeszcze zjeżdżałem, także to najważniejsze. No, znowu jestem jeszcze głupszy w waszych oczach. No i dobra, następne. Patrycja Poręcka. Historia. Wczoraj przy obiedzie zaczęłam z moją koleżanką, która też cię uwielbia, chwalić się, że my ciebie oglądamy i nie jemy kur, bo to jest wbrew naszej religii. W końcu mój tata się wtrącił i teraz słuchaj co powiedział. Patryk, lepiej usiądź wygodnie i się napij, bo potem przeczytaj co powiedział. To tak. Siedzę wygodnie. Piję wodę. Tata powiedział tak. Wiecie, kiedy ja byłem w trzeciej, czwartej klasie, chciałem się przypodobać dziewczynom i rzucałem kamieniem w kury. Się tak zdenerwowałam i zrobiła się cała czerwona ze złości. Po pierwsze, szanuję. Po drugie, zmieniamy nazwisko. No zmieniamy, zmieniamy nazwisko. Już nie możesz być Poręcka. Tata takie to robi rzeczy, że w głowie się nie mieści to. Dobrze, że tu Marysi nie ma, bo by już wykitowała dawno. Wyleciałaby znowu na balkonie, by już jej nie było zaś. Nie, Patrycja, ale żeby, bo ostatnio mi zwrócił ktoś uwagę, że ja w ogóle namawiam, żeby nie jeść rzeczy jakichkolwiek, które stworzyły zwierzęta albo ich mięsa. I nie. Słuchajcie, jedyne jak ich bronię kur, to ja bronię tych kur w klatkach, co mają ucinane dzióbki, co mają ucinane nogi, skrzydła, żeby tylko robiły jajka i żeby żyły w tych ciasnych klatkach ze sobą. Ja takie kury bronię, słuchajcie. Ja nie mam nic do tego, jak sobie zjecie rosołek. Więc tak, za taką religią jestem, żeby nie cierpiały zwierzątka, jeśli nie trzeba. Niech sobie te kury latają, wiesz, ekologicznie, po trawce, po dwórku, a nie, że całe życie siedzą w hangarze i nie widziałeś nigdy słońca. O to mi tylko chodzi. Więc i tak się na tatę gniewamy, bo nie wolno takich rzeczy robić, ale podkreślam tylko dla jasności, czego ja bronię w tej mojej religii kur, okej? Okay? Okej, mamy wyjaśnione. I na tej historii, i na tej opowieści zakończymy dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj nadesłali swoje historie. Jesteście mega i dzięki wam ta seria dalej tak fajnie funkcjonuje. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, dawajcie już teraz łapkę w górę, dawajcie już teraz suba i piszcie poniżej koniecznie kolejną historię przypałową z waszego życia, którą chcecie, żebym przeczytał na kolejnym odcinku z tej serii. Zanim zakończę, chcę wam szybko powiedzieć i bardzo prosto powiedzieć, że zostałem ambasadorem firmy cateringowej Box for Fit, a co za tym idzie, ekipa Box for Fit postanowiła moim widzom kochanym dać 10% rabatu na ich jedzenie. To jest oczywiście firma cateringowa, która dowozi wam 5 posiłków dziennie pod wasze drzwi, dokładnie wasze drzwi. Więc jeżeli interesuje cię taka dieta, a ja właśnie z niej korzystam, jestem bardzo zadowolony, nie wiedziałem, że tego aż tak potrzebuję. Jeśli chcesz ją, to zapraszam cię bardzo serdecznie już teraz na stronę www.box4fit.pl i tam przy zamawianiu diety wystarczy, że podasz kod Szczepanikow. I tak oto każdy mój widz dostaje minus 10%. Minus 10% na całe zamówienie. Także polecam serdecznie, wbijajcie. I ja już kończę na dzisiaj. Kończę, prawie się żegnam, ale jeszcze tylko zapraszam was szybko na mojego Instagrama, gdzie spośród najnowszych followersów wybiorę dwie osoby, które otrzymają ode mnie, nie mam tej bransoletki, taką oto bransoletkę, jak tutaj widzicie, na rączce jednej z moich widzek. Tak, losowanie zawsze robię dzień po publikacji odcinka, także zapraszam już teraz, followuj, wygrywaj. A tutaj są trzy ostatnie osoby, które taką bransoletkę ode mnie dostaną. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. I jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami, które są publikowane już teraz dwa razy w tygodniu, ponieważ w poniedziałki i czwartki, to subskrybujcie ten kanał już teraz. I bądźmy na zawsze razem. Moi drodzy, bądź!